Na przestrzeni wieków zamieszkujący na pograniczu polsko-ukraińskim Wołosi, dla których wypas owiec był elementem scalającym tożsamość regionalną, stanowili jedną z najstarszych grup etnicznych południowej Europy, dzisiejszych Bałkanów, gdzie główną formą gospodarowania było pasterstwo oraz rolnictwo. Wołosi w Bieszczadach zjawili się w XV-XVI wieku. Zaczęli się tutaj osiedlać. Uważa się, że przyszli łukiem Karpat, ale bardziej prawdopodobne jest to, że przechodzili od strony węgierskiej przez Przełęcze. Zaczęli się osiedlać tutaj na tych terenach i zaczęli uczyć swojego stylu życia, czyli pasterstwa. Pasterstwo górskie Wołosi opanowali do doskonałości, a ich oryginalny sposób wypasu owiec został przyjęty w Karpatach. Z okresu świetności pasterzy wołoskich niewiele dziś pozostało. Spadkobiercami ich tradycji są m.in. Bojkowie, Łemkowie czy Hucułowie. Dziś ich dziedzictwo kulturowe możemy odkrywać na szlaku kultury wołoskiej, m.in. na terenach pogranicza polsko-ukraińskiego, a przekazywane z ojca na syna tradycje nierozerwalnie wtapiają się w podkarpacki krajobraz. Nazywam się Franusz Władysław, jestem tubacą na Osławicy w Bieszczadach. Pasterstwem się zajmuję od młodych lat. 2 lata miałem, to mnie tu przywieźli od Zakopanego tu w Bieszczadę, bo tata tu bacował od 1953 roku, nie? I tata bacował do 1978 roku, nie? I ja z nim razem. A potem tata poszedł na rentę w tych latach. I od 1978 do dzisiaj ja to prowadzę. No bacą się zostaje, trzeba pierwsze być juhasem. Poznać ten łobrząciczko, nie, jako bunt zrobić, jako paść, no, a potem dłoić, nie, to po kolei, nie, takie musi dostosowanie być, nie. Potem pod bacą, no, a potem już za jakie lata to już można zostać bacą. Nazywam się Kęsek Józef Picemcie, pochodzę z Cichego, dużego, z Podhola. Dzień łasa to jest takie, rano trzeba wstawać o 4 i łowce dojść. Podoi się łowce, poje się, bierze się kij, idzie się paść do południa. Południe przychodzi juhas, poje i znowu idzie dojść. Za godzinę jest przerwę godzina i resztę trzeba iść dojść. I znowu do wieczora paść, potem na wieczór dojść. Nie idzie się taka o 11 spać, o 4 się już staje. I taka jest dola juhasa. No juhas to jest taki, że nie ma pani ani soboty, ani niedzielę wolnej, to całe lato 6 miesięcy tak trzeba juhać. Bez przerwy. Nie ma wolnego, ani do kościoła nie pójdzie nigdzie, żeby się tam chciał coś zabawić, albo pohulać, albo coś. Nie ma tego. Łoswce wytwarzałem, jedno wytwarzałem po tych łąkach, jak łodzą. To jest różnorodność, trowy się robi, jak one się pasą, nie? Wiadomo, jak te łąki zostają, co niewypasione, to całkiem są takie zamarłe, a jak teraz, to wypasają. Tak jak dawno było, te głowie z Bieszczadach były kupę, nie? To te łąki, te Bieszczady były wszędzie wypasione i ta trowa była fajnie, fajno była taka koniecina. No różne trowy, różnorodność trowy było, nie? Cieszy mnie to bardzo, bo głód ma go nauczony przy łowcach i jak przyjdzie wiosna, to mnie tak ciągnie jak wilka do lasa. Juchaś i dziś i bacować i dojdzi. No ale niestety, no już jak teraz podłów pod nasiołach, bo już mi roku 70, no i trzeba to będzie pomału zaniechać. Bo już nie dam rady, ręce bolą, bo to jest ciężka praca pani.
No do mnie pasterstwo to jest takie zamiłowanie, nie? Bo to jest od samych od młodych lat. Nic ja więcej nie robił. Nie było rolnictwo, nie gospodarstwo swoje, nie ich. Jedynie reszta to baczowanie, nie? To jest takie wciągnięcie. Jest ciężko, to jest praca, to no, ale człowiek już taki nauczony jest od młodu przy tym i całe coś już to robię, nie? I to jest, jest. Jak przyjdzie ta wiosna, to jest takie jakby coś mnie to tak ruszo, że już czaić, nie? Czas wypasu owiec dla pasterzy to wielomiesięczne święto, w którym zachowane są określone reguły, tradycje i obrządki. Mimo tej otaczającej magii, coraz mniej osób decyduje się na taką pracę, która jest ciężka i wymagająca wielu wyrzeczeń. Wypas owiec w Karpatach ma wielowiekową tradycję. Najważniejszym świętem pasterskim jest redyk. Redyk wiosenny, czyli wyjście owiec na połoniny i zejście ich na jesieni do wsi. Dawno to było tak, jak brało się od ludzi łowce, nie? Tam te po 20 kilo tych gospodarzy mieli łowiec, nie? To ze stajni jak wypuszczali, to dawali łańcuch, gran taki, nie? I żeby te łowce przechodziły bez ten łańcuch, żeby te łowce się trzymały jak te ogniwa łańcucha. I potem na wacowkę przychodziły, nie? No to się kadzieło i gdy święciło i ogniem się opalało w koło, nie? Jak się zaczynało wacowkę. Redyk oznacza powracanie, w tym wypadku powracanie w góry. To dla pasterzy wielkie święto. To ich wolność, czyli śleboda, watra, czyli ognisko oraz bryndza, czyli ser. Zgodnie z tradycją tych terenów, wiosenny redyk rozpoczyna się w dzień świętego Jerzego Jura, czyli około 6 maja. Dla rozróżnienia należące do poszczególnych gospodarzy zwierzęta są znaczone i mieszane. To tradycyjny obrzęd pasterski. Mieszanie owiec z różnych stad ma na celu przyzwyczajenie ich do siebie. Temu magicznemu świętu towarzyszą obrzędy, które mają chronić owce przed złym losem. Między innymi ksiądz kropi wodą święconą zwierzęta i juchasów. Wiosenne wyjście owiec na połoniny to również wyjątkowa okazja dla przybyłych na to święto turystów, którzy oprócz zapoznania się z kulturą wołoską mogą cieszyć się smakami podkarpackich wyrobów z owczego mleka, bryndzy, buncu czy rzętycy. Serwarstwo na Podkarpaciu znane jest od zawsze. We wioskach łemkowskich i bojkowskich wyrabiano sery. Oprócz sera do dzisiaj pozyskujemy z owiec skóry, wełnę, runo, mięso i przede wszystkim mleko. Doimy, zwozimy mleko tu do macówki, wlewamy do tych becek dużych, nie? Do tych pucier, jak się nazywa, nie? I dodaje się podpustkę do tego. I to do godziny to ścino, potem się to rozszczepuje takie na drobne i to ono usiednie się. Jak na ser to nie trzeba nic, bo to się ściśnie i taką grudę się zrobi. Gołki to trzeba, nabijamy takie gorczek czy jakieś tam takie drobne, bo do cerpaka, nie? Czy na dużo, to... I nabije się, potem ogniatają na ogień, trzeba to do ciepłej wody dać, żeby to się uparzyć. Nie chłopie muszą wygniatają to, nie, żeby tą serwotkę wygnieć, żeby go dobrze uparzyć. Bo jak nie jest wygnieciony, zostanie ta serwotka w nim, no to potem taki kruchy jest, rozlatuje się i nie ma smaku nawet. To jest no my starzy i łasi to. Co juasimy, no to jest ta tradycja jest, a tak to już zaniknie ta tradycja. To nie będzie.
No z młodymi to już się to już pomału zanika, nie ma. Jeszcze ci starsi ludzie jeszcze jest, robią jeszcze przy tych łowcach. Jeszcze trafi się, że młodzi też jest, bo tutaj mowa jednego takiego młodego, dwóch mowę. To jeszcze, ale już teraz to rozciężę, już nie ma tych młodych takich, żeby to było. Żeby młodzi byli, żeby to chcieli prowadzić. No jeszcze synów mam dwóch takich, co jeszcze tu dość przy tym. Może to przejmią kiedy po mnie. Ja mam czterech wnuków, ale zadań się do tego nie zabierą. Nie chcą iść i powiedzieli, że oni tego chleba nie będą mieć. A syna, co miał jednego, no to syn dość. Bo tak jak chodził po tych wioskach, to go brał, jak był mały, tam na dwa miesiące stał ze mną. I w któryś rok jak bacował, no to był przy mnie i juła się i znosię na tym. To i łowca umie dojść i... No ale teraz nie chcę, te łowce nieusienny siedzi w domu i... Nie gospodarzy se tam, no a ja ta idę ku tym łowcom. Na Bieszczadę, no bo mnie to ciesi, bo taką tradycję, że po prostu ciesą mnie łowce, no. Jesień zwiastuje wielki powrót owiec z Połonin. Ta uroczystość zwana osodem dla pasterzy zwiastuje szczęśliwy powrót do domu. Każdy się cieszy, że to już jest koniec. Lato, że jak przyjdzie fajnie, szczęśliwie, nic się nie wydarzy, bo różnie się może wydarzyć, bo to jest różnie. Zdarzają się takie wypadki tutaj, co wyposali, zabił pierun, no różnie jest. No to jest różne takie, były takie, co się jakieś tam potoki tutaj, taka rzeka rozmyloła, to juasu łowca zabrało, no, bo to jest różnie, lato różne jest lata, nie? Ale jak jest wszystko szczęśliwie, to jest takie jak wesele. Bo to każdy jest. Dzwonki na owce przyprawiają mnie, śpiewają, bo tam potem idą te owce drugą, czy tam bo tak dawno to szli na nogach stąd z Bieszczacy, wagonami jechali, no to też było to śpiewnie, takie wesele. Każdy był zadowolony, że to lato minie nun i potem ze dwa dni tam się siedzi, nie? Trzeba popić, też wypiją ci chłopy, no bo to jak to z lata, nie? Z kobietami się witają. I to takie, no, takie małe wesele. Czeli spadli, nie likaj, leciaż chustki, leciaż biłe te kochule. Leciaż chustki, leciaż biłe te kochule. Leciaż chustki, leciaż biłe te kochule. To już jest teraz inne, jako dawno było. Dawno było ludzi więcej. To nie ma takiego, żeby to było taki zamiłowanek ludzi, żeby to robili takie z pasją. Jest bardziej takich, też jest dużo takich, co robią przy tym, że to robią z przymusu i ten pieniądz go z tego cieszy, że to zarobi. Ale nie ma takiego ludzi, żeby to z pasją chcieli robić. O tym marzę, żeby byli ludzie do tego, bo jak nie będzie ludzi, to nie będzie i pasterstwa. Szlak kultury wołoskiej to tradycja, to droga, którą przeszli pasterze wołoscy, ale również wszyscy ludzie gór, Wojkowie, Łemkowie zasiedlający te tereny. Szlak kultury wołoskiej to tradycja syrowarstwa, tradycja pasterstwa, to zbiór przeróżnych tradycji, kultury, języka, przede wszystkim języka opisującego rzeczywistość. To dziedzictwo naszego regionu podkarpackiego. Transgraniczny, zintegrowany szlak kultury wołoskiej służy jako nośnik regionalnych wartości kulturowych. Poprzez popularyzację wpływa na rozwój wołoskiego dziedzictwa, czyniąc je żywym świadectwem kultury pogranicza. Szlak otwiera nowe, wspólne możliwości przed lokalnymi społecznościami, które bazując na kulturze wołoskiej, tworzą własną ofertę kulturową, buduje wzajemne kontakty, wymianę wiedzy i doświadczeń. Szlak kultury wołoskiej jest świadectwem wspólnoty ludzi gór.